Ostatnim miesiącem przed wyjazdem do Rio przygotowywaliśmy się w koło brzegu. Odbyły się tu 3 zgrupowania i trening odbywa się w ten sposób, że wchodzimy na 80-90% swojej siły maksymalnej i trenujemy 2 razy dziennie. Robimy 2 treningi dziennie. Ten ostatni tydzień zgrupowania odbywał się już taki, że kończyliśmy treningi już na pojedynczych powtórzeniach. Skupialiśmy się bardziej na technice, czyli przytrzymywaniu sztangi na klatce piersiowej i prawidłowym wyciskaniu w górę. W okresie tych zgrupowań mieliśmy tutaj właśnie spotkania z trenerem mentalnym, który nastawiał nas mentalnie właśnie do zawodów. Jak się nastawiał nas na to, żeby pozbyć się różnych stresów, a jak najswobodniej wystartować i nie rozmyślać o starcie przed zawodami. I odnowa odbywała się w następujący sposób, że mieliśmy fizjoterapeutę, który tutaj nami się zajmował. Mieliśmy masaże, robione banki, była odnowa biologiczna w Solance, jak i w Borowinie. 27 lat trenuję i po raz pierwszy jestem na zgrupowaniu nad morzem. Zawsze mieliśmy zgrupowania w górach. Dla mnie również tereny górskie dobrze wpływały, ale tutaj no, byłem mile zaskoczony, że jednak klimat koło brzegu bardzo dobrze i korzystnie wpłynął na moje przygotowanie właśnie do Rio. No i uważam, że naprawdę jest odpowiedni klimat tutaj dla ciężarowców. I mam nadzieję, że będziemy częściej tu przyjeżdżać. Jesteśmy ponownie w Kołobrzegu. To jest praktycznie zakończenie naszego okresu przygotowań do najważniejszego startu okresu 4-letniego w Rio, gdzie zawodnicy praktycznie 4 lata dosyć mocno trenowali, aby osiągnąć ten szczyt formy akurat we wrześniu między 8 a 18, bo w tej rozpiętości mamy w tym momencie starty w Rio de Janeiro. Jeśli chodzi o ostatni miesiąc, skupiony on był na treningach w tak zwanym okresie bezpośredniego przygotowania startowego, który został indywidualnie podzielony na każdego zawodnika osobno, czyli każdy praktycznie leciał treningiem mocno zindywidualizowanym z tego względu, że każdy zawodnik jest inny, każdy zawodnik w tym momencie reaguje na inne bodźce. My przyjechaliśmy do Kołobrzegu po raz drugi przed igrzyskami z tego względu, że początek tego BPS-u rozpoczął się w lipcu i trenowaliśmy przez 10 dni w miesiącu lipcu na stadionie miejskim, mieszkaliśmy w Mosirze i tutaj zauważyłem, że bardzo dobrze właśnie reagują zawodnicy na klimat morski, który jest bardzo mocno porównywalny z klimatem Rio de Janeiro. I postanowiłem dlatego właśnie zrobić ponownie zgrupowanie w Kołobrzegu. Też takim elementem dla mnie ważnym jest to, że jest blisko morze i jest duża możliwość obniżania tego kortyzolu, który jest bardzo wysoki, w szczególności w okresie bezpośredniego przygotowania startowego. Drugim aspektem witamina D. Zawodnicy też w ramach treningu koniecznie musieli być na słońcu w zakresie 30 minut z tego względu, żeby tę energię wyzwolić później na treningu. Ta witamina D naturalnie w tym momencie bardzo pomaga w procesie treningowym. Jeśli chodzi o rozpiętość treningową, to zawodnicy trenowali 2 razy dziennie. Jeden trening był treningiem mocniejszym, drugi był treningiem lżejszym. Trening był podzielony również na część terapeutyczną, profilaktyczną, po to, żeby nie doszło do uszkodzenia barków, żeby nie doszło do uszkodzenia jakiejkolwiek grupy mięśniowej. Zarówno układ nerwowy, poszczególne grupy mięśniowe są bardzo obciążone i ta odnowa biologiczna musi być bardzo mocno tutaj
również zindywidualizowana i dość zintensyfikowana. Są elementy odnowy biologicznej, które bardzo pomagają, są też elementy, które przeszkadzają, jeśli się je zastosuje w zbyt dużej ilości, bo chociażby kąpiel solankowa może być tylko raz na jakieś 4-5 dni. Częstsze kąpiele solankowe będą powodowały zbytnie rozluźnienie w tym momencie organizmu i tym samym obniżenie tego tonusu mięśniowego, który w naszej dyscyplinie jest bardzo, bardzo potrzebny. Jeśli chodzi o taką rzecz najważniejszą, którą praktykujemy, jeśli mówimy o odnowie biologicznej, to jest to masaż lodem. Bezpośrednio po treningu miejscowe kryo plus masaż lodem. Masaż lodem, czyli bezpośrednio po zakończeniu ostatniej serii zawodnik jest masowany do momentu zaczerwienienia poszczególnych grup mięśniowych. Potem wchodzi z powrotem na gryf i wykonuje 20 powtórzeń, żeby dokrwić jeszcze poszczególne mięśnie. I to jest taki pierwszy element zaraz po treningu praktykowany przez nas od wielu lat i zauważamy w tym względzie dosyć takie mniejsze odczucie kontuzyjne, czyli nie ma tutaj takich zagrożeń w kierunku jakichkolwiek tematów uszkodzeń, bo trening w BPS-ie jest na bardzo wysokim obciążeniu i tutaj zawodnik jest podatny bardzo na kontuzję. System odpornościowy też jest troszeczkę już osłabiony. Dla mnie rolą trenera jest trafienie z formą w tym okresie właśnie startowym. Z tego też względu musi to być bardzo mocno zoptymalizowane. Ja powiem, periodyzacja, czyli właściwe rozplanowanie procesu treningowego w okresie 4 lat gwarantuje osiągnięcie sukcesu. Nie robimy nigdy jednostajności, jest duża zmienność jednostki treningowej, ponieważ jeśli będziemy robić zawsze to samo, to niestety będziemy stali w miejscu. Z tego też względu ta zmienność i ta objętość jest tutaj polecana. Start! Góra! Dobrze! Stojak! Góra! Dobrze! Stojak! Ze swojej strony trenerskiej chciałem bardzo podziękować przedstawiciela hotelu Wellness ze Spa Probita. Znakomite jedzenie, znakomita atmosfera. Dziękuję dla całego teamu, dla pani Agnieszki również. Mam nadzieję, że pobyt tutaj bardzo mocno się przyczyni do naszych wyników, które za 2 tygodnie musimy pokazać, co tutaj wytrenowaliśmy. Także polecam bardzo hotel Probita. Jeszcze raz dziękuję za miły pobyt. My również dziękujemy i życzymy sukcesu. Również jeszcze chciałem podziękować jednej osobie, w szczególności to jest jeden z moich zawodników z kadry, Marcin Racinowski, który tutaj cały czas pomagał mi w trakcie 2 zgrupowań, organizacyjnie i mentalnie, także bardzo Ci dziękuję, Marcin, za wszystko.